dzisiaj, na dniach skupienia, powiem wam tylko tyle. Pan będzie działał, jestem tego pewien, będzie do nas mówił, ponieważ Boże Słowo jest żywe. I ono zawsze przemawia do serca człowieka. Bez względu na to, jakie są okoliczności, bez względu na to, co przeżywamy, Pan ma moc. Amen? Amen. Kochani, pomódlmy się. Będziemy za chwilę sięgać do Słowa. Zechciejmy jeszcze przez chwilę skupić naszą uwagę na tym, który tym Słowem będzie mówił. Panie Jezu, dziękujemy Ci dzisiaj, że możemy bez przeszkód, w swobodzie, w prawdzie sięgać po Twoje Słowo. Dziękuję Ci za wszystkie osoby, które są na tym miejscu. Panie, dziękuję Ci, że pewnego dnia zapukałeś do ich serc. Ty sam ich zaprosiłeś tutaj, Panie. Przyciągnąłeś ich. Dziękuję Ci, że dzisiaj będą mogli słuchać. Dziękuję Ci za ten cudowny czas, tego dnia. Ale modlę się też i proszę Cię, abyś dzisiaj przez Ducha Świętego otwierał serca. Otwierał moje usta także, abyśmy dzisiaj mogli karmić się tym, co przygotowałeś dla nas. Niech po wszystkie dni imieniowi Twemu Jezus będzie chwała. Alleluja. Amen. Amen. Kochani, pewnego dnia Pan Jezus zebrał wokół siebie uczniów, ponieważ ci, którzy wiedzą, być może są tacy, którzy nie wiedzą, Pan Jezus któregoś dnia zaprosił do współpracy, do misji ratowania ludzi, zaprosił przyjaciół, zaprosił ludzi. To nie byli niezwykli ludzie, to byli bardzo prości ludzie. To był rybak, to był celnik, to byli jeszcze inni, nie było żadnych uczonych między nimi. Nie było teologów, nie było filozofów, nie było uczonych, naukowców. To byli prości ludzie, którzy odpowiedzieli na wezwanie: pójdź za mną. I ci zdecydowali, że pójdą. Powiedzieli: Panie, pójdziemy, idziemy za Tobą. I pewnego dnia, kiedy Pan Jezus przemawiał do ludzi, głosił słowo i głosił słowo, które bardzo konfrontowało serce, stawiało na nogi, prostowało kręgosłup. Wówczas wielu ludzi z zewnątrz, ze świata, którzy przyszli słuchać, odwrócili się, powiedzieli: zbyt twarda, ciężka to mowa. Idziemy, odwracamy się, nie chcemy tego słuchać. I wówczas Pan Jezus zwrócił się do tych najbliższych, powiedział: czy i wy chcecie odejść? I wówczas ten prosty człowiek, rybak, powiedział: Panie, dokąd pójdziemy? Dokąd pójdziemy? Ty masz słowa życia. A więc z tym zdaniem poinformował Pana Jezusa, że wierzy tylko Panu Jezusowi w to, co mówi. Że tylko Jemu uwierzył i nie ma w całym wszechświecie, na całej kuli ziemskiej, drugiej osoby, która słowami swoimi może dać życie człowiekowi. Nie ma takiej osoby. Dlatego powiedział: dokąd pójdę? Nie mam dokąd pójść. Jedynie Ty jesteś życiem. Kochani, dzisiaj sięgamy po Słowo. I wydaje się, że jest to taka zwykła książka. Ale ono daje życie, bo jest to Boże Słowo. Więc zechciejmy otworzyć, jeśli mamy Biblię, ja będę czytał dla tych, którzy nie mają. Oczywiście też będzie wyświetlone. Będziemy chcieli w ramach wstępu, ponieważ mamy pięć sesji wykładowych, trzy poświęcimy na to, aby porozmawiać, posłuchać na temat zbawienia. Nie wszyscy rozumieją, czym jest zbawienie. To mówi się tak często: musisz być zbawiony, w Jezusie jest zbawienie, Bóg może dać ci zbawienie, ale niektórzy zastanawiają się, co to jest zbawienie i dlaczego mam być zbawiony. Będziemy chcieli to wytłumaczyć, aby każdy z nas doskonale wiedział, czym jest zbawienie. Ale zanim do tego przejdziemy, otworzymy sobie pewne słowo w 21 rozdziale Ewangelii Mateusza zawarte od 8 wiersza do 11. Posłuchajcie, to jest niezwykła historia. 21 rozdział Ewangelii Mateusza, 8 wiersz do 11. Ja spróbuję między tymi wierszami troszkę dopowiadać, aby zbudować pewien obraz, abyście wiedzieli, o co w tym chodzi. Wielki tłum ludu rozpościerał swe szaty na drodze
Inni zaś obcinali gałązki z drzew i stali na drodze. Sytuacja albo okoliczności polegały na tym, że oto Pan Jezus wsiadł na osiołka i wchodził do Jerozolimy. I lud, gdy to widział, zaczął obcinać gałązki, zdejmować swe szaty, kładli przed nim. Po raz pierwszy do tej pory uznali go za kogoś niezwykłego. Zaraz to wytłumaczę. A więc rozpościerali swoje szaty, słali na drodze przed nim, także i zrywali gałązki, kładli przed nim. I czytamy, a rzesze, które go poprzedzały i które za nim podążały, wołały mówiąc, Hosanna synowi Dawidowemu, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Hosanna na wysokościach. A gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, mówiąc, któż to jest? Rzesze zaś mówiły, to jest prorok Jezus, ten z Nazaretu Galilejskiego. I może jeszcze 16 rozdział otworzymy, 15 i 16 wiersz. On im mówi, mówił wówczas do uczniów swoich, do tych najbliższych, a wy za kogo mnie macie? Ponieważ wcześniej zapytał, za kogo mnie ludzie uważają. Jedni mówili za proroka, inni za jakiegoś męża Bożego, inni jeszcze za kogoś innego. Ale Pan Jezus, ale wy za kogo mnie macie? Wy, moi najbliżsi, uczniowie, którzy ze mną przebywacie, za kogo mnie macie? A odpowiadając Szymon Piotr rzekł, tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. Kochani, Pan Jezus zadał pytanie i myślę, że na to pytanie prędzej czy później będziesz musiał odpowiedzieć w ciągu tych dni skupienia. Czy to będzie dzisiaj, czy będzie jutro, będziesz musiał zmierzyć się z tym pytaniem, kim dla ciebie jest Jezus? Kim On jest? Za kogo mnie masz? Jedni wołali Hosanna, a więc Panie, zbaw mnie, to znaczy to słowo, zbaw mnie. Inni mówili, że to jakiś prorok. Jeszcze inni mówili, jak Piotr, ty jesteś Syn Boga. Jeszcze inni mówili, no to jest jakiś bogobojny człowiek. Dzisiaj, kiedy jesteś na dniach skupienia, jedni mówią, Jezus jest Panem i wołają głośno, Jezus jest Panem. A jeszcze inni, jedynie kiedy używają słowa Jezus, to wtedy, kiedy mówią Jezus Maria. A więc tego Jezusa jest tak wiele w naszym życiu. Ale który jest prawdziwy? Który jest ten autentyczny? Tak wiele jest tego Jezusa wokół nas. Ale pytanie brzmi i zostawiam i będę je zadawał w ciągu tych dni skupienia. Kim dla ciebie jest Jezus? Czy jest to przerywnik w zdaniu pomiędzy innymi słowami? Czy faktycznie, autentycznie jest to Syn Boga Żywego, Chrystus, który przyszedł na ten świat? Będziesz musiał na to odpowiedzieć. Będziemy mówić o tym, tak jak już powiedziałem, czym jest zbawienie, dlaczego musimy być zbawieni, uratowani, wyciągnięci z nędzy i przed czym musimy być zbawieni, uratowani, z czego musimy być uratowani. To musimy sobie wyjaśnić. Co mamy robić, albo co mamy zrobić, żeby być zbawionym, to też musimy wiedzieć, ponieważ pewien człowiek przyszedł do Pana Jezusa i powiedział, Panie, co mam czynić, aby być zbawionym? Będziemy chcieli też na to odpowiedzieć. I po trzecie odpowiemy sobie na pytanie, albo wytłumaczymy, jak się stało zbawienie. Nie mówimy o czymś, co sobie wymyśliliśmy, to się stało. I będziemy chcieli sobie to wytłumaczyć. Dlaczego to jest takie ważne? Kochani, nie wiem, czy zastanawialiście się nad tym, ale zadałbym takie dosyć śmieszne pytanie. Jak na nazwisko miał Jezus? Jedni powiedzą Chrystus, ale to wcale nie jest prawda. Imię Jezus oznacza, Jahwe jest zbawieniem, a więc Bóg jest zbawieniem. A Chrystus oznacza Zbawiciel, Mesjasz. A więc jeśli mówimy o osobie Pana Jezusa, to musimy mówić o zbawieniu. To musimy mówić o ratunku. To jest esencja tego, kim On jest. Ratunek i zbawienie.
Więc kiedykolwiek mówisz Jezus, kiedykolwiek mówisz Chrystus, to może dzisiaj dopiero się dowiedziałeś o tym, że zawsze mówisz o zbawieniu. Że zawsze podkreślasz to, co On zrobił. A więc imię Jezus, Chrystus, Jego, można powiedzieć, taki przyimek, dodatek do tego, to nic innego jak Zbawiciel i Bóg jest zbawieniem. Otwórzmy sobie już teraz werset, który będziemy rozważać, mówiąc o zbawieniu. Zawarty jest w Ewangelii Łukasza w 18 rozdziale. Przeczytamy bardzo wzruszającą historię, 18 rozdział, 10 wiersz, która ma wiele, wiele do powiedzenia dla ciebie i dla mnie dzisiaj. Dwóch ludzi weszło do świątyni. Inaczej dzisiaj byśmy powiedzieli, weszło do kościoła. Dwóch ludzi, aby się modlić. A więc dwóch ludzi weszło, aby się modlić. Jednym z nich był faryzeusz, a drugim celnik. I na chwilkę się zatrzymam, ponieważ nie wszyscy wiedzą, kim był faryzeusz i nie wszyscy wiedzą, czym się zajmował celnik. Faryzeusz to była ta najlepsza postać w Izraelu, duchowo najlepsza. Tak była postrzegana w oczach ludzi. To był przedstawiciel duchowieństwa. To był człowiek o bardzo rygorystycznych zasadach religijnych, który, jak mniemano, jest najbliżej Boga ze wszystkich ludzi. On znał zasady, on znał prawo, on wiedział, czego Bóg oczekuje. A więc tak postrzegali faryzeuszy ludzi. Dzisiaj powiedzielibyśmy, może to jest ksiądz, a może pastor, a może jakiś biskup. Gdybyśmy to na dzisiejsze czasy przełożyli. A więc takim był faryzeusz, postrzegany jako numer jeden, najlepszy duchowo, najczystszy człowiek. Ale obok niego stanął celnik. A celnik to był człowiek, który oszukiwał. To był człowiek, który chełpił się brudnym zyskiem. Zdzierał pieniądze z ludzi za, można powiedzieć, okrutny cennik miał. Ponieważ oczekiwał pieniędzy i kradł pieniądze. Nikt nie lubił celników wówczas. Wszyscy nienawidzili celników. Jeśli czytasz, jeśli kiedykolwiek, albo ci, którzy czytają Biblię, zauważą, że jednym z zarzutów wobec Pana Jezusa było to, że przesiaduje z kim? Z celnikami. Tak było i tak jest napisane, że i przyjacielem celników. A więc oskarżano go o to, że z celnikami, z największymi grzesznikami przesiaduje. A ja wam powiem, dlaczego on tam przesiadował. Bo on przyszedł ich ratować. Bo on przyszedł ich wydostać z tego miejsca. Nie przesiadywał z nimi dlatego, że ich lubił i lubił to, co robi. Nie. Przesiadywał z nimi dlatego, ponieważ przyniósł im koło ratunkowe. Ukochał każdego człowieka i przyszedł również do celników, aby ich wydostać z tego grzechu. Dlatego przesiadywał i z nimi. Kochani, a więc takimi ludźmi byli celnicy. I czytamy, że faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, pewnie zapiął marynarkę, poprawił kołnierzyk i powiedział tak. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Rabusie, oszuści, cudzołożnicy. I być może w tej swojej modlitwie zauważył tego celnika i powiedział, albo też jak ten oto celnik. Boże, dzięki Ci, że nie jestem jak on. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mego dorobku. I tak się wówczas faryzeusz modlił. Wywyższając siebie przed Bogiem, kim to on nie jest. Ale oto celnik, ten, którym faryzeusz wzgardził, tak się modlił. I stanął, popatrzcie, stanął z daleka. Stanął gdzieś w ukryciu. Gdzieś tam się skrył. I nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu. Wiecie dlaczego? Ponieważ taką czuł winę na sobie. Taki czuł wstyd, myśląc o sobie, nie myśląc o faryzeuszu,
Nie porównywał się z faryzeuszem, ale porównał się z Panem Bogiem. Popatrzył w górę, tak jak już napisane jest. Nawet nie miał odwagi popatrzeć w górę, ale gdzieś duchowo pomyślał o Bogu. Pomyślał o tym, kim On jest. I w jednej sekundzie pomyślał o tym, kim sam jest. I było mu wstyd. A więc nie miał odwagi podnieść ku niebu oczu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Boże, okaż miłosierdzie dla mnie. W tych słowach rozlewa się żal za grzech. Smutek z powodu tego, co robił do tej pory. Żałował całym swoim sercem. I Pan Jezus tak oto podsumował to wydarzenie. Ten poszedł usprawiedliwiony, ten wzgardzony, potępiony przez ludzi, oszusta, który kradł, który był odrzucony przez ludzi, uważany za grzesznika, odszedł usprawiedliwiony, a ten, który przez ludzi był wywyższony jako człowiek numer jeden, duchowa istota, odszedł nieusprawiedliwiony. Bo każdy, kto siebie wywyższa, powiada Pan Jezus dalej, będzie poniżony, a kto siebie poniża, będzie wywyższony. Kochani, ta historia nie mówi o tym, jak powinno wyglądać nasze życie, choć wiele możemy z tej historii wziąć do naszego życia, aby w żaden sposób się nie wywyższać, ale raczej szukać uniżoności. Ale ta historia przede wszystkim mówi, jaki jest początek zbawienia nad człowiekiem. Kiedy człowiek po raz pierwszy w życiu ukorzy się i uniży pod ciężarem swojej winy. Kiedy po raz pierwszy zrozumie, że to, co do tej pory robił, było absolutnie przeciwne do tego, czego Bóg oczekuje. Taka jest pierwsza myśl zbawienia. Takie jest pierwsze, można powiedzieć, pierwszy krok zbawienia. Zastanawiające to jest, że oboje byli grzesznikami. Oboje byli grzesznikami. Jednak tylko celnik określił swój prawdziwy stan. Tylko celnik zrozumiał, kim jest. Faryzeusz mówił o sobie, ale wiecie co? On mówił kłamstwo. On mówił kłamstwo, ponieważ żaden człowiek nie jest sprawiedliwy, powiada Biblia. O tym będziemy mówić dalej. Kiedyś rozmyślałem nad tą historią i zastanawiam się nad nią dalej. Znalazł się w miejscu świętym. Ten oto celnik, brudny, sponiewierany, grzechem, mający jeszcze w pamięci te wszystkie kwoty, którymi oszukał ludzi, znalazł się nagle w miejscu świętym, przed obliczem Boga. I wiecie co? Całe życie stanęło mu przed oczami. Nagle przypomniały mu się te wszystkie historie, to jak wyszarpywał pieniądze, to jak z taką brudną chęcią pieniądza kradł, oszukiwał. Przypomniało mu się to wszystko, kiedy stanął przed Bogiem. I to, co najpiękniejsze go spotkało, to wstyd. Wiecie, jak wielu ludzi dzisiaj jest na świecie, którzy zamiast czuć wstyd tego, co robią, to się tym chwalą. Ile to nie wypiłem na tej imprezie, jak bardzo nie byłem schlany, ile to nie okradłem, jak bardzo nie oszukałem. Okantowałem tego, okantowałem tamtego i jedni drugich siebie za to podziwiają. Jakiś ty jesteś dobry kombinator. Jakiś ty jesteś dobry, albo jakimś ty jesteś bohaterem w tym czy w tym. Z pewnością są tu osoby, które prowadziły takie życie, które już tak nie żyją i mogą potwierdzić, że tak było. Prawda? Więc jakieś to było nagminne. I wiecie co? Mnóstwo jest takich ludzi. Ja też byłem jednym z nich. To, ile i jak spędziłem imprezę, to był tylko powód do chwalenia się przed kolegami. A więc były i takie momenty, więc wiem, o czym mówię. Kochani, ale popatrzcie na tą historię głębiej. Oto być może dzisiaj stoimy na tym miejscu, można powiedzieć, świętym. Bóg jest z nami.
I mogą być także i osoby, które dzisiaj uważają się za doskonałych, za wcale nie takich złych, ale i mogą być także osoby, które dzisiaj po policzkach których spływają łzy z powodu wstydu za swoje życie. I wiecie, co wam powiem? Pan Jezus to widzi. On na to patrzy i tylko czeka, aby cię usprawiedliwić. Ale coś musi się najpierw stać. Faryzeusz polegał na sobie, ale Biblia mówi, że nie takim duchem Bóg nie wzgardzi. Psalm 51, 5 wiersz powiada takie oto słowa. Ponieważ on mówi o, ten psalm mówi o świadomości za swoje grzechy, świadomości swoich win. Ja bowiem znam występki swoje i grzech mój jest zawsze przede mną. To jest błogosławiona postawa, kiedy człowiek rozumie i widzi, co robi. Kiedy człowiek wie, że czyni źle. Przeciwko tobie samemu zgrzeszyłem, powiada psalmista Dawid. I uczyniłem to, co złe w oczach twoich. Abyś okazał się sprawiedliwy w wyroku swoim, czysty w sądzie swoim. Czytamy dalej, kiedy czytamy dalej ten psalm, widzimy, jak Dawid żałuje. Jak Dawid czuje żal. Smutek z powodu tego, co uczynił. I 19 wiersz mówi, ofiarą Bogu miłą nie jest duch, który sam siebie uwielbia. Nie jest dusza ludzka, która sama siebie podziwia za to, kim jest i jakim życiem się prowadzi. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony. Duch utrapiony, można powiedzieć. I dlatego Pan Jezus powiedział, błogosławieni ci, którzy się smucą. Dlaczego? Bo ten smutek doprowadzi cię do Boga. Bo ten smutek z powodu twoich win i grzechów doprowadzi cię do usprawiedliwienia. Jeśli się potrafisz zasmucić, jeśli potrafisz poczuć wstyd z powodu tego, co robiłeś, uwierz mi, że już nad tobą działa Bóg, aby doprowadzić cię do tego miejsca usprawiedliwienia. Życzę wam, życzę każdemu z nas właśnie takiej postawy. Numer jeden, drogi Ewangelii, to nie jest to, że Bóg ma dla ciebie plan. Ja wiele razy to słyszałem i strasznie się z tym, można powiedzieć, nie chcę zgodzić. To nie jest numer jeden Ewangelii. Czy kiedykolwiek czytamy w Bożym Słowie, że Pan Jezus chodził po drogach i mówi, słuchajcie ludzie, Bóg ma dla ciebie plan. Bóg ma dla was plan. Nigdy. Ja czytam, kiedy Pan Jezus chodził po drogach, wołał, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Nie, Bóg ma dla ciebie plan, aby ci polepszyć życie. To wcale nie jest tak. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. To mówił Pan Jezus. Prawdziwe spotkanie z Bogiem, i to będę podkreślał, zaczyna się od świadomości swojej postawy, swojego statusu, swojego grzechu. Za każdym razem, to jest niesamowite, kiedy człowiek spotykał Boga w Biblii, pierwsze, co przychodziło mu na usta. Jak myślicie, co było? Boże, Ty masz dla mnie plan? Nie. Boże, jestem grzesznikiem. Boże, ja jestem człowiekiem nieczystych warg. Pamiętacie? Apostoł Piotr, ci, którzy czytają Biblię, powiedział wówczas do Pana Jezusa, Panie Jezu, odejdź, bo jestem człowiekiem grzesznym. Ale Pan Jezus wcale nie chciał odejść, bo On nie odchodzi. On chce cię przyciągnąć do siebie. Ale to, co było niesamowite w sercu Piotra, to była świadomość, że on zgrzeszył, że jest grzesznikiem. I każde prawdziwe spotkanie z Bogiem zaczyna się świadomością człowieka swoich win. Świadomością tego, co uczynił. Kochani, już teraz przejdziemy do tego numeru jeden, świadomości swoich win. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ możesz być nieświadomy swoich win. Możesz siedzieć na tym miejscu i myśleć, że absolutnie wszystko jest okej.
że ja jestem kowalem swego losu i nikt mi nie będzie mówił, jak mam żyć. Prawda, nikt ci nie będzie kazał prowadzić swojego życia tak lub inaczej. Ale chcę ci powiedzieć coś, co jest faktem. I może nawet tego nie wiesz. Wiecie, grawitacja też jest faktem. Ale możesz w nią nie wierzyć. Ale powiem tak, spróbuj stanąć gdzieś w wysokim miejscu, albo może nie w wysokim miejscu, żeby ci się krzywda nie stała, ale wejdź chociaż na drzewo. I spróbuj przetestować tą grawitację, czy w nią wierzysz, czy nie. Szybko się przekonasz, czy grawitacja istnieje, czy nie. Jeśli nabawisz się kilku siniaków i więcej, być może nie będę mówił, co może się stać. Natomiast faktem jest także to, co napisane jest w liście do Rzymian w 3 rozdziale, 23 wierszu. To jest kapitalne słowo. I wiecie co? Dlaczego to jest takie ważne? Bo Bóg to mówi. Nie człowiek. Nie wymyśliłem sobie tego ja na potrzeby dzisiejszego spotkania. Więc nie wyolbrzymiam czegoś, ale posłuchajcie, co Bóg mówi. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, brak im Boga w życiu. Wszyscy zgrzeszyli. To znaczy, że dzisiaj siedzący na tym miejscu, ty, który siedzisz na tym miejscu, nie możesz powiedzieć, to się mnie nie tyczy. Wszyscy zgrzeszyli. Absolutnie wszyscy, powiada Boże Słowo. I czytajmy może jeszcze inny wiersz tego samego rozdziału, ale od 10 wiersza. Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał. Nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli razem. Stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze. Nie masz ani jednego. Czy kiedy Biblia mówi, kiedy Bóg mówi, nie masz ani jednego, to znaczy, że jest gdzieś tam jeden sprawiedliwy? Czy jest tam gdzieś człowiek bez grzechu? Człowiek, który mógłby powiedzieć, Boże, mówisz nieprawdę. Ze wszystkim się, Boże, zgadzam, ale nie z tym. Czy jest taki człowiek, który by mógł tak powiedzieć? Kochani, co jak co, ale Bóg mówi prawdę. I wiecie, jest taki niesamowity fragment w Biblii. Mówi chyba w przypowieściach. Być może kiedyś na niego natrafisz. Ja, mówi Bóg, ja nie jestem człowiekiem, aby nie dotrzymać słowa. To znaczy, że Bóg zawsze mówi prawdę. Gdyby Bóg nie mówił prawdy, nie byłby Bogiem. Ale On zawsze mówi prawdę. Więc jeśli Bóg mówi, nie masz ani jednego, to znaczy, że nie ma ani jednego sprawiedliwego. Grobem otwartym jest ich gardło, mówi dalej. Językami swoimi knują zdradę. Czyż i w naszym życiu nie było czegoś takiego? Knucie zdrady, knucie kłamstwa, kombinatorstwo, jak tu sobie z pewnymi rzeczami poradzić bez względu na wszystko? Czyż nie było obmawiania, plotkowania? Czyż nie ma czegoś takiego? Oczywiście było i być może jest. Usta ich są pełne przekleństw. Gdy wyjdziesz na ulicę, co drugie słowo takie usłyszysz. Pomiędzy nawet słowem Jezus takie słowa usłyszysz. Jak bardzo sprofanowane jest imię Boga pośród dzisiejszego społeczeństwa przekleństwami, wulgaryzmami. I Bóg o tym mówił już dawno, że tak będzie i że tak jest. Pełne są gorzkości. O, jak wiele jest tych gorzkich słów między ludźmi. Jedni drugich osądzają, kłamią. Wsłuchaj się tylko w politykę, w media, jak tego jest wiele. Cały świat jest zdeprawowany. Tak mówi Biblia. Tak mówi Bóg. Nogi ich są skore do rozlewu krwi. Czyż i tego nie widzimy dzisiaj? Coraz więcej strzelanin, coraz więcej mordu, gwałtu i tak dalej. Spustoszenie i nędza na ich drogach, a drogi pokoju nie poznali. Konsekwencją tego jest, że nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. Ludzie w ogóle się nie interesują. Jakiś czas temu słyszałem
parę dni temu, kolega, przyjaciel mój zwierzał się, mówi, słyszałem w pracy, jak jeden do drugiego powiedział, co ty, Boga się nie boisz? A ten drugi odpowiedział, a co mi tam Bóg, nieważne. I nawet i przekleństw tam się nadużywał przy tym. Taka jest dzisiaj bojaźń Boża. Nie ma jej w ogóle. A więc Bóg mówi, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Myślisz sobie, ale ja wcale nie jestem taki zły. Ja nie zabiłem. Ja może nie ukradłem zbyt wiele. Kochani, pozwólcie, że z tym się uporamy. Gdybym tak mógł nagrać na dysk, nagrać na DVD, teraz powiedzmy jakiś tydzień twoich myśli i czynów. I wówczas przerwałbym kazanie i powiedział, słuchajcie, przyjaciele, drodzy słuchacze, mam dla was niespodziankę. Oto wyświetlę przed wami teraz film z myśli jednego człowieka, który tutaj jest, to w jaki sposób żył w tym tygodniu i o czym myślał. Jestem pewien, że ten człowiek uciekłby z tego miejsca ze wstydu, ponieważ tak nędzne, tak złe by były te myśli i czyny. Kochani, ja wcale nie traktuję się poza tym i również i w moim przypadku by tak było. Również i w moim przypadku by tak było. Ponieważ, dlaczego? Ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Ponieważ nie ma chwały Bożej w każdym człowieku. Wszyscy zgrzeszyli. Pewnego razu słyszałem taką oto historię. Widziałem studio telewizyjne i tam, być może był to jakiś chrześcijański program, zaproszona była pewna kobieta. I ta kobieta wówczas mówiła, no ale ja jestem dobrym człowiekiem. Przecież myślę o innych, pomagam innym ludziom i tak dalej, i tak dalej. Ale ta kobieta, ale wiesz co, a skąd wiesz, że jesteś dobra? Kto ci powiedział, co jest dobre? Jest 10 przykazań Bożych, mówi dalej, które mówią, jak to, co, czego Bóg oczekuje. Kto jest dobry? No ale ja stosuję 10 przykazań, przecież niczego nie zawalam w związku z tymi 10 przykazaniami, mówi ta kobieta. A druga mówi, ale czy znasz to przykazanie, które mówi, że masz nie kłamać, bo fałszywie nie mówić przeciwko innym osobom? A jest takie przykazanie, mówi ta druga osoba. No to chyba muszę nad tym popracować. Kochani, nie ma dobrych ludzi. Nie ma dobrych. Jedni się nazywają, wiecie, ten był dobry, bo coś zrobił tamten. W Bożych oczach nie ma dobrych ludzi. Dobry jest jedynie Bóg. Tak myśli Bóg. Człowiek myśli inaczej. Bóg jest czasem zły, ale to ja jestem dobry. Czasem tak myśli człowiek, prawda? Ale tak nie jest. Bóg wie, że nie ma dobrych ludzi. Że wszyscy ludzie zgrzeszyli. Inny dam wam przykład. Gdybyś teraz, już zejdziemy tam ze studia, z tych kobiet, wejdziemy teraz na nasze życie. Pomyśl przez chwilkę o sobie. Czy nigdy nie skłamałeś? Odpowiedz sobie na to pytanie. Ja bym musiał odpowiedzieć tak. Tak i się zdarzyło mi. Czy nigdy nie pożądałeś kobiety, mówię do mężczyzn, mężczyzny, mówię do kobiety teraz. Czy nigdy nie mówiłeś imienia Pana Boga nadaremno? I tak dalej bym mógł wymieniać. Czy nigdy nie ukradłeś czegoś, choćby złotówki? I tak dalej, i tak dalej. Wiecie co? Jeśli w jednym, choćby w jednym zawiniliśmy, Biblia powiada, winniśmy wszystkiego. Winni jesteśmy wszystkiego. A wiemy, że Bóg winnych wrzuci do piekła, a usprawiedliwionych, o tym będziemy mówić, ponieważ najpierw mierzę się z czymś innym, a niewinnych z jakiegoś powodu, o którym powiem później, usprawiedliwi. To pomyśl sobie i odpowiedz teraz na pytanie, to w twoim przypadku piekło czy niebo? Oczywiste pytanie i oczywista odpowiedź. Więc musimy to zrozumieć, że jesteśmy winni. Ale ja wierzę przecież w Boga. Może odpowiesz sobie w taki sposób. Ja wierzę, że jest Bóg. Biblia mówi, że demony wierzą i drżą, a więc robią jeszcze lepsze rzeczy niż niektóry człowiek. Bo wielu ludzi w ogóle nie drży przed Bogiem. Nie drżą. Ale jeśli demony wierzą i drżą, to biada tym ludziom, którzy mówią, że wierzą, a czynią rzeczy, które są absolutnie sprośne w oczach Bożych.
I co da ci to, że wierzysz po prostu? Powiem tak, nic. Wielu powiem, mówi Pan Jezus, w owym dniu, Panie, Panie. Ale wówczas odprawię ich, jest taki fragment, i powiem, idźcie precz ode mnie ci, wy, którzy czynicie bezprawie. A więc muszę przyznać i musimy dzisiaj przyznać, cali jesteśmy źli. Rodzimy się z tą skłonnością. Kochani, gdybym tak wziął jakieś małe dziecko na ręce, miał taki piękny, świecący zegarek na ręce i wówczas wziąłbym twoje dziecko i chciał się na chwilę z nim pobawić, potulić, po prostu wziąć na ręce i to dziecko zauważyłoby ten zegarek i zaczęło wyciągać rękę po ten zegarek. I wówczas bym tą rękę może odsunął, coś tam próbował jakoś go zająć, ale to dziecko, wiecie, jak dzieci. Jeszcze raz po ten zegarek, bo przykuło akurat uwagę dziecka ten zegarek. Jeszcze raz, no znowu bym, gdybym tak kilka razy zrobił, rozpłakałoby się, ponieważ ono tak chce mieć ten zegarek w swoich rękach. Ale powiem wam coś jeszcze. Gdyby to dziecko miało siłę dorosłego mężczyzny, uderzyłoby mnie w twarz, kopnęło, rzuciło gdzieś na bok, wzięło ten zegarek i poszło. Takie jest serce nawet dziecka. Kto uczy, kto nauczył tego dziecka tej chciwości, zachłanności? Kto tego nauczył? Czy rodzic tego nauczył? Nie. On już się z tym urodził, z tą skłonnością. Człowiek się z tym rodzi. Gdybym tak wziął dziecko i położył kilka zabawek przed nim i widział, że ono bawi się, załóżmy tam trzy zabawki bym położył i widział, że bawi się tylko dwoma, tym jednym wzgardziło. No ale to jest to najlepsze, to jest ta najlepsza zabawka, którą kupiłem, najwięcej mnie kosztowało. I chciałbym, żeby właśnie tą zabawką się bawiło to dziecko. I podsuwam tą zabawkę temu dziecku i wówczas to dziecko znowu ją odrzuca. I znowu bym podsuwał i znowu odrzuca. Pomyślał, no dobrze, wzgardziło tą zabawką, nie chce się bawić. Ale jest jeden sposób, żeby sprawić, żeby ono zapragnęło tej zabawki jak żadnej innej zabawki na całym świecie. Prawo. Postawić inne dziecko i dać tą zabawkę drugiemu dziecku. I wtedy oczy. No tak. I kto tego dzieci uczy? Powiedzcie mi. Kto tego nauczył? Nikt. Żaden rodzic tego nie nauczył. Ta zachłanność i chciwość mamy jakby wpisane w ludzką naturę, w spadku po pierwszym grzechu. Z tym się rodzimy. Cali jesteśmy źli. I powiem jeszcze jedno. Czy to nie jest przyczyna wszystkich wojen na ziemi? Czy to nie jest przyczyna wszystkich wojen? Dorosłych ludzi, prezydentów, ministrów. Czy to nie jest przyczyna wszystkich wojen? Czy ta dziecinna zachłanność? To i cali jesteśmy źli, drodzy słuchacze. Człowiek jest zły. I żeby to jeszcze jakoś podsumować i można powiedzieć, żeby to jeszcze jakoś podsumować Bożym Słowem, jest taki werset w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 6 rozdziale, który mówi tak oto, co Bóg zobaczył, gdy spojrzał na ziemię, na ludzi. W 5 wierszu, 6 rozdziale. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka, wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe. I taka jest, drodzy słuchacze, natura człowieka. Niestety, ale musimy się zgodzić z Bożym Słowem, że taka jest natura człowieka. Grzeszna, upadła, niemoralna, pełna nieprawości natura człowieka. I czy chcesz, czy nie, dzisiaj, i radziłbym ci zerknąć troszkę wstecz na swoje życie i sprawdzić, czy to się zgadza. Bo kiedy ja patrzę wstecz na swoje życie, widzę, jak do czego prowadzą mnie myśli, jak wiele razy moje myśli były zupełnie podyktowane złymi motywacjami. I zgadzam się i muszę się z tym zgodzić. Panie, i mówię, Boże, człowiek jest po prostu zły. Od początku do końca jest zły. I pomyślisz sobie,
No fajnie, bracie Damianie. Pierwszy raz jesteś na dniach skupienia i mówisz takie rzeczy. Co to jest za Ewangelia, powiesz? Co to jest za Ewangelia? A ja wam powiem, że po przerwie będzie jeszcze coś poważniejszego. Ponieważ przejdziemy i będziemy mówić o Panu Bogu. I żeby to zapowiedzieć, będziemy mówić o tym, że On jest dobry. Że On jest dobry. A popatrzcie jeszcze przez chwilkę na ten kontrast. Człowiek jest zły, a Bóg jest dobry. I jak to ma ze sobą grać? Będziemy mówić po przerwie o Panu Bogu, o tym, że On jest dobry. I na trzecim wykładzie to wszystko połączymy, abyście mieli pełnię tego przesłania, o czym chcę mówić.